Dzień dobry kochani, u nas się bardzo dużo dzieje, już jesteśmy na lotnisku. Dzisiaj lecimy do Mediolanu i taka drobna przygoda rozpoczęła nasz wylot, ponieważ jest chyba jedyna rzecz, którą tak naprawdę potrzebujemy w drodze do i są to, uwaga, dokumenty, powód, paszport, w zależności od tego, gdzie lecicie. Otóż nie wzięłam żadnych z tych rzeczy, więc mój średni syn siedzi właśnie teraz w taksówce, prawdopodobnie w piżamie i razem z tym paszportem tutaj do nas jedzie, bo dzięki kolejki do oddania bagażu są tak duże, że na pewno zdąży. No więc kochani, drobne przygody z rana, jak to mawiali panowie, których się czasem mijają w parku, jak śmietana, o czym oni mówili oczywiście innym. I będziemy, mam nadzieję, już bez przygód dalej podróżować. Miłego dnia, kochani, budźcie się, pogoda jest przepiękna, jest cieplusieńko, więc nie musicie się ubierać za bardzo. No i słuchajcie, czekam już dosłownie, minuty dzielą mnie od odebrania paszportu, więc na pewno zdążę, no ale po prostu sama się z siebie śmieję, jak można było do tego doprowadzić, ale podróż bez przygody po prostu nie jest taka śmieszna. U nas w domu zawsze Radzie przypomina, a paszportę wzięłaś? Ja się zawsze tak śmieję z niego na zasadzie, Boże, po co przypominać o paszportach? Przecież to jest takie oczywiste. No i jak wychodzi, nie jest to aż tak oczywiste, więc warto sobie o tym przypominać. No po prostu wzięłam absolutnie wszystko, tylko nie wzięłam najważniejszego. Ale wiem już na pewno, że się nie spóźnimy, już mamy nadaną część bagażu, a teraz będziemy nadawać boją. Całuję Was kochani, buziaki.